Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Forza Horizon 5. O moich takich wrażeniach, gdy przeszedłem sobie z Forza Horizon 5 do Forza Horizon 4. Pierwsze takie moje wrażenie, jak się tam przesiada, to było takie: wow, jak to jest możliwe, jak oni to zrobili w ogóle, jak to wygląda. Wiesz, masz wrażenie, że każda rozgrywka, którą tam prowadzisz, to jest jakaś cutscenka, ty faktycznie sterujesz tym samochodem, no nie? I ta grafika wygląda niesamowicie i powiem wam, że gameplaye tego zupełnie nie oddają, naprawdę. Musicie zobaczyć to na własne oczy, przetestować to w jakiejś, nie wiem, najtańszej subskrypcji, idźcie do kolegi albo do kogokolwiek i po prostu sprawdźcie, jak ta gra wygląda na takich maksymalnych ustawieniach, bo rozwala łeb. Ale dzisiaj chcę wam opowiedzieć właściwie, jakie są wrażenia po przejściu sobie z Forza Horizon 5 do Forza Horizon 4. Jak to wygląda? Nie chodzi tutaj o tą grafikę, którą widzimy gdzieś tutaj bliżej, tylko o te rzeczy gdzieś tam wyświetlane na dalszym planie. Jak patrzymy sobie gdzieś tam na krawędzie drzew, jakieś liście, widać, że tutaj w tej grze jest to takie rozpikselowane, tak mam wrażenie, że ekran, znaczy odległość do czytywania się rzeczy w dużej jakości, w dużej rozdzielczości tutaj jest gorsza niż tam. Tam widzimy dużo więcej naprzód niż tutaj i w dużo lepszej jakości. Generalnie grafika jest odrobinę lepsza w naszej bliskiej okolicy. Jest dużo więcej takich różnych efektów pododawanych, które wyglądają ładnie. Na przykład mamy taką prawdziwą mgłę, jak jedziemy gdzieś tam sobie w dżungli przez las, to ta mgła daje o sobie znać i wygląda po prostu fenomenalnie. To też musicie sobie koniecznie ogarnąć, bo jest to no niesamowite, jak się w tą mgłę wjeżdża i jak tam widzisz gdzieś jakieś szczyty zamglone. Wygląda to tak bardzo trójwymiarowo i wtedy te widoki są no po prostu piękne. Jak tutaj się spojrzymy teraz na wprost, to też widzimy, że te góry są tak zamglone, no nie? Wiesz, to może wynikać z tego, że na przykład w Meksyku jest większa wilgotność niż w Wielkiej Brytanii na przykład. Ale myślę, że to jest po prostu taki upgrade też Forza Horizon jako takiej, no nie? Kolejna rzecz to prowadzenie samochodów. Tutaj te samochody prowadzą się dziwnie. Tak jak przejdziesz sobie z Forza Horizon 5 do 4, to masz takie, no te samochody... Właśnie z kierownicą dzieje. Te samochody jeżdżą tutaj dziwnie. Coś jest tutaj nie tak. Ewidentnie coś tutaj nie gra. Jak zrobisz go na maksymalną przyczepność, że jest tak dociążony wszystkim, czym się da i ma najszersze kapcie, to wtedy bardzo wolno jeździ przy tych wyższych prędkościach, ale jako tako skręca, to powiem wam, że i tak nie jest, nie można tego porównać do czwórki, do piątki, dlatego że tam samochody prowadzą się faktycznie dużo zależy od tych opon i masz naprawdę wrażenie takie jakby że samochód stoi na oponach, a nie na jakichś kostkach lodu, tak? Tutaj te samochody bardzo, bardzo driftują. Ja jeszcze w piątce nie driftowałem, więc ciężko mi powiedzieć, jak to driftowanie będzie tam wyglądać, ale samo prowadzenie samochodu jest ulepszone. Nie jest to oczywiście Assetto Corsa, nie jest to jakiś tam symulator. Można jedynie Forza Horizon 5 porównać do Forza Horizon 4, zdecydowanie, a nie do jakiegoś tam symulatora. Symulatorem to na pewno nie jest, tak? Jeszcze dużo efektów tam brakuje. Ale ulepszyli sterowanie na kierownicy, ulepszyli prowadzenie tych samochodów i pod tym względem jest lepiej i strasznie się z tego cieszę, że to zostało naprawione. Także przesiadając się do czwórki teraz, to ja powiem wam, ciężko się tutaj jeździ. I takie moje pierwsze wrażenie, jak przeszedłem sobie właśnie świeżo z Forza Horizon 5 do czwórki, było widać na tym takim moim live'ie przed premierą pierwszego odcinka. Widać to takie: ojej, jak dziwnie się jeździ, jakoś nie potrafię tutaj, jakoś tak dziwacznie, no nie? Jest coś takiego, ja wam tutaj podlinkuję gdzieś tego live'a, będziecie mogli sobie zobaczyć. Wtedy wam jeszcze nie mogłem powiedzieć, jaki film pojawi się dzisiaj na moim kanale, ale tak, był to film z Forza Horizon 5, pierwszy. No i grafika tutaj jest taka płaska, tutaj może nie tyle grafika, co teren. Tutaj jest mało takich jakichś obiektów, rzeczy, które, no nie wiem, rzucają się w oczy jakoś tak, bo tekstury są gorszej jakości. Tutaj, tam są takie bardzo, bardzo szczegółowe, zwłaszcza jakieś tam tekstury terenu, wiesz, tekstury nieba, te chmury, to wszystko jest
Wszystko do siebie po prostu bardzo ładnie pasuje. Jest świetnie skomponowane w tej grze. To jest ogromny plus i to jest ogromna różnica, jeśli chodzi o takie pierwsze wrażenia co do piątki. Nie mam pojęcia, jak będzie wyglądała tam rozgrywka multiplayer, bo do żadnej takiej rozgrywki multiplayer dostępu nie było. Nie mogłem grać sobie z kimś tam, żeby przetestować, jak to wygląda. Mogliśmy jedynie sobie, no co, sprawdzić grę taką, jaka jest dla rozgrywki jednoosobowej, no nie? I mówię wam autentycznie, nagrania moje, czy kogo, jakiegokolwiek innego Jupitera nie oddadzą tego, co wy tam zobaczycie. Odpalcie sobie na Xbox Series X chociażby w 4K grafikę i zobaczycie te różnice. Jakby, no jest niesamowita ta grafika. Też próbowałem sobie porównać właśnie Forza Horizon 4 do Forza Horizon 5, ale na Xboxie Series X. No i ta grafika na Xboxie w czwórce też jest gorsza. Myślałem, że w 4K jak odpalę sobie tę grafikę, to będzie jakoś, no też dobrze wyglądać ta czwórka, bo to nie jest brzydka gra, no nie? Ale jest trochę gorzej. Ja teraz sobie wziąłem taki samochód w kolorze matowym, no może weźmy sobie coś, co bardziej błyszczy. Weźmy sobie tam jakiegoś wariata, też sobie trochę polatamy, lubię sobie w tej grze pośmigać. Może Suprę weźmiemy sobie, no i jest Superka. Refleksy na masce w piątce, moim zdaniem nie zostały ulepszone aż tak. Tylko, że one wyglądają lepiej, bo ten świat jest ładniejszy, tam się więcej dzieje, jakby więcej widać. Ludzie jak oglądają nagrania z Forza Horizon 5, to mają takie: jak tu super wyglądają refleksy. Ale w czwórce te refleksy wyglądają już dobrze. Tu się nic nie zmieniło, tylko po prostu w piątce ten świat jest bardziej szczegółowy, jest taki, wiesz, immersywny, no. Wbijasz do tej gry i masz takie wrażenie: wow, ja faktycznie jestem w grze, ja faktycznie steruję tym samochodem. To nie jest żaden film, to nie jest żadna cutscenka. Takie są pierwsze wrażenia. No, niesamowite odczucia z grania w piątkę pod tym względem. A grałem na Xboxie, także no, ja jestem ciekawy, jak będzie wyglądało granie na PC-cie, jak już będziemy mieli takie jakieś dodatkowe opcje do ustawienia czy coś, no nie? Dawaj Superka. O, chyba tam zahaczyłem troszeczkę. Ja grałem w piątkę też na kierownicy. Tam jeszcze nie było dużo ustawień kierownicy dostępnych w tej wersji gry, którą ja grałem. Nie była żadna alfa ani beta. To była taka wersja, no, przedpremierowa. Ale pełna wersja gry, tylko przedpremierowa. Tam już była pełna zawartość, mogłem każdym samochodem w grze pojeździć, jak go sobie zdobyłem. Z tym, że niektóre opcje, na przykład sterowania kierownicy, były jeszcze niedostępne, no nie? Tak więc ciężko mi tutaj powiedzieć. Jakby kolorystyka tej gry, HDR, no, rozwali wam to głowy, to wam tylko tyle mogę powiedzieć. I takie miałem wrażenie, że jak przesiadłem się w... Znaczy, różnica między Forza Horizon 3 a Forza Horizon 4 była niewielka w porównaniu do tego, jaka różnica jest między piątką a czwórką. Jest dużo większa, aczkolwiek jest to dalej Forza, dalej będą się samochody mimo wszystko prowadzić dość podobnie, a jednak trochę inaczej. Jak zaczniecie tuningować, jak zaczniecie przerabiać te samochody, to zobaczycie, że one są jakby tak bardziej przyczepne, inaczej się prowadzą. Nawet na padzie będziecie w stanie to wyczuć. Nie chodzi tylko o jazdę na kierownicy, która została ulepszona, ale na padzie jest różnica. Będę po ciemku driftować, niezbyt co. O Boże, muszę sobie tą kierownicę wymienić na większą. Już sobie nawet zamówiłem, ale jeszcze muszę zaadaptować. Już sobie nawet zwiększyłem tutaj odległość między ręcznym a kołem. Także to będę musiał sobie zmodyfikować, ale to tak, wiesz, mówiąc całkowicie nawiasem. Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek o Forza Horizon 5. Mam nadzieję, że już w Forza Horizon 5, bo może uda się jakoś wyrwać tę grę przedpremierowo, w co wątpię. Jeszcze dodatkowo jakoś sobie przetestować. Jestem podjarany tą piątką. Ja myślę, że rozwali wam to czachy. Jestem ciekawy waszych komentarzy, jak już sobie zagracie, jak już sobie przetestujecie, jak wam się ta gra widzi. Ja podejrzewam, że wy w ogóle nie będziecie wbijać na mój kanał przez jakiś tydzień, jak dostaniecie tę grę do ręki, bo będziecie tak zajarani, po prostu nie będziecie chodzić do szkoły, nic nie będziecie robić, nie będziecie sprzątać pokoju, nie będziecie nic jeść. Nie, no, żartuję. Ale naprawdę gra wciąga.
i zaskakuje tą imersywnością, jeśli chodzi o wykonanie terenu i tak dalej. Patrzcie, co my tu mamy. Ty, jaka fajna kryjówka dla Supry. Elegancko. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Hejas.